Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Kończy nam się 2021 rok, no i warto podsumować pod kątem premier. Jaki był ten rok? Wiadomo, on był też ciężki, wiemy wszyscy z jakich względów, ale jaki on był pod kątem premier dronowych? Dzisiaj przygotowałem zestawienie premier 2021 dronów pod kątem gimbala. Te wszystkie drony, które mają stabilizację mechaniczną. To zestawienie nie jest może w 100% tak precyzyjnie, jakbym chciał zrobione, ale mimo wszystko jest ok, bo macie orientację, co się wydarzyło. I mogę powiedzieć tak, pod kątem samych wydarzeń dużo się działo, bo mamy nowe technologie, które weszły, mamy część innowacyjnych produktów, mamy nową markę na rynku dronów. Całkiem, gdzie ta premiera praktycznie bez echa się odbiła. I to wszystko sprawia, że ten rok jest naprawdę dziwny. Jak patrzymy pod kątem cenowym, to mieliśmy właściwie dwa, może trzy produkty przyzwoite na niezłym poziomie cenowym, a reszta była po prostu droga. I to nawet bardzo droga. I postanowiłem to zestawienie zrobić chronologicznie, bo tak chyba będzie nam najłatwiej. Przejdziemy punkt po punkcie, jakie były premiery w tym roku. Zaczynajmy zatem. W marcu tego roku zadebiutował pierwszy system od DJI, jeżeli chodzi o FPV, Ready to Fly, czyli mieliśmy w pudełku zarówno drona, jak i gogle i aparaturę i od razu okazało się, że są z tym niezłe jaja. A mianowicie wielu influencerów zaraz po otrzymaniu drona od DJI, całego kompletu przesyłki, rozwaliło go i okazało się, że jest bieda, bo nie ma jak naprawić, nie ma co z tym zrobić. Wszystkie egzemplarze testowe, jakie były na Polskę, zostały momentalnie rozwalone. Ja uczestniczyłem w jednym z wydarzeń i mogę powiedzieć tak, po tym wydarzeniu zdecydowałem, że jednak nie kupię tego drona i postawiłem na 5-calowe FPV. Także premiera niezła, dużo możliwości, szczególnie dla osób, które są bardziej zasobne, a mają mniej czasu. Ten dron wprowadza nas w świat FPV w sposób mega łatwy, czyli tak jakbyśmy zaczęli uczyć się jeździć na rowerze z bocznymi kółeczkami. Jest bardzo fajny, ma autonomiczne swoje tryby, bo możemy przejść albo do trybu manualnego, albo latać w trybie podstawowym. Dron jest bardzo fajny, ale zarazem bardzo złożony jak na FPV, bo zwykle piloci naprawiają sobie tego typu konstrukcje sami, a tutaj musimy to wysyłać do serwisu DJI. Na plus trzeba przyznać, że wielu osobom, które mają mało czasu, a trochę więcej kasy, faktycznie ten świat FPV stanął otworem. Na minus ta technologia jest niedopracowana dla osób, które są bardziej wymagające i naprawiają na przykład same, albo wprowadzają innowacje, czy chcą latać z inną kamerą, okazuje się, że są schody, więc niby fajnie, ale nie do końca. Nie? Lecimy dalej. W kwietniu faktycznie, 15 kwietnia była chyba najlepsza premiera w tym roku, muszę wam powiedzieć. I to jest jedyny dron z DJI, który kupiłem w tym roku, a mianowicie R2S. Dron i mały, ale też i potężny, jeżeli chodzi o możliwości. Bardzo dobry zasięg, całkiem niezły czas lotu, fajne parametry, bo nagrywa i w 10-bitowej skali kolorów, ma też profil płaski, ma HLG, ma możliwość na przykład wykonywania też RAW i ujęć wideo w 4K w 60 klatkach, więc naprawdę chyba najlepsza i najcenniejsza premiera, jeżeli chodzi o ten rok. Cena tego drona około 5000, poniżej 5000 powinniśmy się zmieścić i to jest całkiem rozsądny pieniądz jak za możliwości. To co płacimy jest faktycznie w dobrej relacji w stosunku do ceny. I tutaj słuchajcie, długo nic. Okazuje się, że dopiero latem tego roku mieliśmy dwie premiery. Wczesnym latem było Fimi X8 Mini. Bardzo fajny dron, który miał ambicje konkurowania z DJI Mini 2. Pod kątem funkcjonalnym nawet starali się go zrobić trochę lepiej i mogę powiedzieć, jest dobrze i niedobrze. Jest fajnie, bo on ma cechy bardzo pozytywne. Jest przede wszystkim też tani. I z tą baterią Pro on mieści się poniżej 250 gramów, ale też wymaga trochę jeszcze szlifów i dopracowania, bo szereg rzeczy było takich dla mnie przedziwnych. Miałem tego drona przez parę tygodni, nagrałem recenzję chyba z 5 filmów na YouTube'a. Warto pokłonić się, dlatego że on nie kosztuje dużo. Na promocjach kosztował teraz podczas Black Friday nawet 1300-1400 zł, więc dla osób, które wchodzą na rynek dronowy, wchodzą w świat dronów i nie chcą inwestować dużo pieniędzy, jest to bardzo ciekawa propozycja. Druga propozycja, która ukazała się późnym latem i długo oczekiwana, to jest pierwszy dron poniżej 250 gramów z czujnikami, czyli Obstacle Avoidance, unikanie przeszkód. Jest to Hapsan Zin
Dino Mini Pro. Bardzo fajny dron, aczkolwiek znowu on nie jest do końca kompletny ten dron. Wypuścił go Hubsan, gdzie jeszcze szereg cech było niegotowych i mogę powiedzieć, że to działa, ale nie tak, jakbyśmy sobie na pewno życzyli. Między innymi nie ma podglądu obrazu przed startem. Ten dron dość długo, dużo czasu potrzebuje, żeby w ogóle wystartować. Jeżeli chodzi o czujniki, czasami działają, czasami nie. Obraz jest niezły, ale nie do końca, bo jest taki przeostrzony i typowy dla tańszych rozwiązań, więc nie jest to może taki obraz dobry jak w Mini 2. Ogólnie można pokłonić się nad Hubsanem, ale ja bym powiedział, że ten dron wymaga jeszcze trochę dopracowania. I to, co ja jeszcze zauważyłem w nim, bo też nim latałem parę tygodni, to fakt, że rozłączał się dosyć systematycznie, jeżeli chodzi o kontroler i jeżeli chodzi o urządzenie mobilne, kontroler i drona. Te trzy elementy nie zawsze były ze sobą w parze. I słuchajcie, co ciekawe, to są pozycje 4, które występowały w cenach poniżej 10 tysięcy złotych. Na liście jeszcze jest tylko jedna pozycja poniżej tej kwoty, natomiast następne drony są naprawdę drogie. A mianowicie w październiku ukazał się Otel Enterprise, bardzo fajne rozwiązanie, a także nowy smart controller od Otela. To była w ogóle premiera, jeżeli chodzi o tę firmę całego roku, bo czekaliśmy jeszcze na dwie linie, Nano i Light. Okazało się, że jednak ten producent nie wyrobił się z liniami nowych dronów i dopiero w przyszłym roku będziemy mieli okazję przetestowania i polatania tymi egzemplarzami. Natomiast jeżeli chodzi o Enterprise, jest to linia skierowana bardziej w stronę zawodowców, więc mamy tam albo dostawkę dodatkowo płatną na RTK, czyli dla geodetów, albo mamy sprawy związane z głośnikiem czy strobo. Coś takiego jak Mavic Enterprise, tylko w wydaniu Otela. I to, co jest też ciekawe, że Otel wydał swój pierwszy smart controller, czyli aparaturę z wbudowanym ekranem. Potężna aparatura, całkiem dobrze to wygląda. Ta firma ma ambicje, żeby się rozwinąć. Mocno poszli pod kątem rozwoju produktów, także pod kątem rozwoju programistów i zaplecze tam bardzo mocno urosło. Więc życzymy im jak najlepiej i obserwujemy bacznie tę firmę. Mam nadzieję, że kolejne nowości będą też bardzo ciekawe. W międzyczasie na rynek trafił Vicopter. Jest to też bardzo ciekawe rozwiązanie, dlatego że w 2020 roku, na początku, na targach CES został zaprezentowany ten Vicopter, czyli dron, który ma tylko dwa silniki i dwa śmigła. I dopiero jesienią tego roku trafił on do pierwszych testerów. Mogliśmy oglądać na amerykańskich kanałach, ale mogliśmy też zamówić na przykład na AliExpressie czy na Banggood Vicoptera z dostawą do Polski. Cena około 6,5 tysiąca, dosyć mocna. Cena jak na możliwości, szczególnie kamera tam. Widać, że odstaje od naszych czasów, bo jeżeli chodzi o same właściwości związane z lataniem, to naprawdę ten Vicopter robi spore wrażenie. Natomiast pod kątem obrazu jeszcze ma sporo do nadrobienia. No i teraz słuchajcie, przechodzimy płynnie do premiery roku, a mianowicie Mavic 3 był taką premierą, na którą wszyscy czekali. I tak jak czekaliśmy długo na ten egzemplarz, bo od 2018 roku, kiedy wszedł Mavic 2, tak, okazało się, że szybko nam miny zrzedły, dlatego że po pierwsze cena tego drona też wywala z butów. W wersji combo kosztuje 13,5 tysiąca, natomiast w wersji podstawowej kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, więc widać, że to nie jest egzemplarz dla każdego, ale to, że tyle kosztuje dla osób, które żyją z ujęć dronowych, czy na zlecenia, czy podobne tematy wykonują, to nie jest jeszcze tak dużo, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni, ten rynek jest przyzwyczajony do tego, że drony są drogie. Wiadomo, że takie jednostki jak na przykład Inspire 2, czy nawet Phantom 4 Pro, który kiedyś kosztował prawie 10 tysięcy z akcesoriami, to były duże pieniądze jeszcze 2-3 lata temu, a dzisiaj wiadomo, że mamy do dyspozycji kompaktowy egzemplarz, który nosi już matrycę 4/3, czyli jest naprawdę nieźle. Ale problem polega na tym, że ten dron został na rynek
jednak wprowadzony i może w 70% on jest funkcjonalny, natomiast w tych 30% niestety nie i trzeba czekać na kolejne aktualizacje. Wiele osób zdecydowało się zwrócić tego drona, z ciekawości go kupili. Na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest totalna plaga, że ludzie kupują tego drona i po 2 tygodniach zwracają tam. To jest normalna praktyka, że jeżeli ktoś jest niezadowolony, zwraca do 2 tygodni, czy na Amazona, czy na stronie DJI, czy na przykład na Best Buy. To jest klasyka. I dlatego DJI też wprowadziło przedłużenie gwarancji dla wszystkich osób, które nie zdecydują się zwrócić tego drona. Czekamy na kolejne aktualizacje. Mam nadzieję, że to będzie faktycznie hit sezonu. Jeszcze nie wiem którego, na pewno nie 2021, ale może 2022. W międzyczasie słuchajcie, po cichu, zapowiadając już przez właściwie rok swoją premierę, weszło na rynek Sony z bardzo ciekawym produktem, a mianowicie AirPic. Jest to konkurencja bardziej do platform takich jak Alta X, czy może do Matrix. Jest to system cały, bo Sony wprowadziło swój własny system. Sporo nakładów, sporo testów, sporo marketingu też na ten temat było wśród zawodowców. Jest to system, który jest w stanie dźwignąć bez lusterkowce i fajna sprawa, dlatego że mamy już w powietrzu wtedy pełną klatkę z Sony i jest to system produkowany przez jednego dostawcę, jedną markę. Jednocześnie mamy wszystkie elementy dopracowane i funkcjonalne. Oczywiście mamy tutaj też, jak to w życiu, swoje mocne i ciemne strony. Mocną stroną jest to, że marka jest bardzo prężna i stawia na technologię i na pewno będzie mocno też promowała ten produkt i cisnęła go na rynek, czy akcentowała jego obecność na rynku. Natomiast słabszą stroną jest fakt, że ten dron ma niewielki czas lotu i faktycznie też kosztuje dość dużo, bo patrząc na to, że gimbal waży około kilograma i dodatkowo też bezlusterkowiec około kilograma, czas lotu realny wyniesie nam około 12 minut, tak przynajmniej jest podawane przez producenta, więc może być to nawet mniej w takich mało korzystnych warunkach. Druga sprawa, że faktycznie cena jest spora, akumulatory też swoje kosztują, a jednocześnie ta firma nie ma korzeni w świecie dronowym, tak jak na przykład DJI i Matrix, gdzie wiele osób wie, na co stać Matrix, pomimo że to nie jest najnowsza konstrukcja, to jest sprawdzona. Podobnie w Alta, prawda? Freefly jest typowo firmą, która się specjalizuje na rynku i Alta już wcześniejszą wiele osób stosowało do bardziej profesjonalnych produkcji. Może dźwigać nie tylko sonówki, ale może dźwigać inne ciekawe kamery, na przykład Alexa Mini albo Reda Komodo, prawda? Tutaj mamy jednak w AirPicu to, że jest zamknięcie na system Sony, który też nie jest zły. W każdym razie ja zwróciłem się do Sony, zobaczymy, czy będzie oddźwięk i odpowiedź z rynku polskiego. Jak na razie dostałem korporacyjny ticket i ten ticket sobie spokojnie czeka na swoją kolejkę. Jeżeli będzie szansa, to przetestuję ten system. Wiem, że najbliżej nas były robione oficjalne testy w Austrii, jeżeli chodzi o AirPic Sony. I słuchajcie, patrząc na ten rok, jak na całość, mogę powiedzieć, tych premier mieliśmy może 8 dronów, które są powiedzmy w miarę profesjonalne czy półprofesjonalne. Nie mówię, że to są super premiery. Rok był i fajny, ale też był taki przedziwny, prawda? Szereg produktów, które zostały wypuszczone, tak jak Vicopter, czy Mavic 3 nawet, czy produkcja Hubsana. One nie są, czy nawet DJI FPV nie są w pełni dopracowane, to jest jeszcze nie to, czego byśmy się spodziewali, kiedy inwestujemy w drona spore pieniądze, prawda? No, Mavica 3 inwestujemy 13,5 tysiąca na combo i okazuje się, że mamy ISO tylko w dwóch zakresach, czy o dwóch wartościach, więc coś jest po prostu nie tak. Natomiast to, co chciałem wyróżnić, na pewno małe Xiaomi na tym rynku najtańszym, bo to Fimi faktycznie wymiata za 1300 zł nowy dron, który nie jest tak oklepany jak Mini 2, coś innego mamy, coś czym możemy błysnąć, jednocześnie nie ma ograniczeń takich jak NFZ i wszystkie te monopolistyczne czy pseudomonopolistyczne ograniczenia DJI. To jest to. Jeżeli chodzi o jakość to ceny, na pewno chciałbym wyróżnić R2S, bo to jest dron, który wiele osób świadomych może wykorzystać fantastycznie i może osiągnąć nawet lepsze efekty niż Maviciem 3, bo ci pierwsi ludzie, którzy mają rozeznanie, doświadczenie, wiedzą jak wykorzystać taką matrycę jednocelową, są w stanie to zrobić, zapolują na warunki i zrobią dobrą postprodukcję.
i mogą osiągnąć dużo lepsze rezultaty niż osoby, które mają więcej pieniędzy, ale mniej czasu i serca do postprodukcji i do warunków Maviciem 3. Także to na pewno te dwa wyróżnienia. Jako innowacja DJI FPV to była świetna premiera. Szkoda, że ten dron został tak schrzaniony. Mianowicie zamknięto się na swój własny system i to, że naprawy są dokonywane tylko i wyłącznie przez serwis, bo naprawdę jest mega ciężko tego drona serwisować. To jest możliwe, ale trzeba mieć anielską cierpliwość, trzeba mieć kupę czasu do tego, żeby go naprawiać. Części są już coraz tańsze do DJI FPV, tak samo z tym DJI Care był niewypał. Tak, AirPick jest nadzieją dla profesjonalistów, bo to jest wiele osób, filmowców ma w Polsce Sony i to może być naprawdę już ciekawa alternatywa, jeżeli zostanie dobrze wypromowany, jeżeli firma faktycznie położy nacisk, bo wiadomo, że to jest spora korporacja, a w korporacjach są różne priorytety, a jeżeli firma położy nacisk i będzie im zależało, to na pewno też ten dron znajdzie swoje miejsce i cały system na rynku. To jest tyle, jeżeli chodzi o to zestawienie dzisiejsze. W kolejnych zestawieniach pokażę najciekawsze egzemplarze, jeżeli chodzi o FPV Ready to Fly czy Bind to Fly. Bardzo fajne drony wyszły w tym roku, ukazały się m.in. Nazgul Evoque albo na przykład Beta FPV Pavo czy Geparsi. O tym sobie trochę porozmawiamy i myślę, że też fajnie byłoby wyłonić takich naszych faworytów, jeżeli chodzi o pewne zakresy budżetowe. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych premierach 2021, kto jest waszym faworytem, który model i też pytanie do was, czego byście sobie życzyli. Na pewno wiele osób czeka na Miniaka trójkę, nie wiadomo jaka będzie cena tego drona. Wiele osób zadaje takie pytanie, czy czekać na kolejną premierę, czy kupić to, co jest. Okazuje się, że jak czekamy, może ta wartość i cena przybrać naprawdę nieziemskie proporcje w stosunku do istniejących modeli, także ja bym powiedział, żeby korzystać z tego, co mamy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, dajcie znać w komentarzu i widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Do zobaczenia, pa!